Hej kochani, witam was bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. Moi drodzy, dochodzimy już do ostatniego momentu zapowiedzi naszej jesiennej trasy koncertowej Lublin-Warszawa-Kielce. Najprawdopodobniej będzie także Kraków, ale nie chcę jeszcze o tym mówić na głos, ponieważ nie jestem tego pewien. Moi drodzy, w tę trasę koncertową jedzie z nami bardzo specjalny dla mnie gość, ponieważ jest to moja wspaniała przyjaciółka i nie będę was trzymał więcej w niepewności. Ogłaszam to wszem i wobec, taratatam, Ania Stella. Cześć. Ania, dlaczego ty się tak ubrałaś? Jak się ubrałam? No. Przecież ty masz całą sesję taką na Instagramie. To nie w ogóle nie jest związane z zespołem, bo po prostu była sesja zdjęciowa na SP. Jak to na SP? No dyplom tam robią taki, wiesz, fotograficzny. Przecież ja się tak nie pokażę, wiesz, w Warszawie z make-upem na twarzy. No. Przecież jestem chłopcem, no jak mogłeś tak pomyśleć? Okej, to ja. Czy jest łazienka? Tak. I na lewo? Sama wiesz. Dobrze, Ania się pójdzie oporządzić. Słuchajcie, ja nie wiem do końca, gdzie tutaj jest łazienka, ponieważ to nie jest moje mieszkanie. To jest mieszkanie naszego trębacza, który aktualnie jest na Kazbeku i walczy o życie. Najprawdopodobniej. Jest to pierwszy trębacz, który postanowił na 5000 metrów zagrać hejno mariańskie. Dobra, proszę państwa, 22 września, Graffiti Club, godzina 21. Bilety 20 zł, w dniu koncertu 25, także kupujcie te bilety wcześniej, żebyśmy się nie stresowali, że będziemy tam grać dla pustej sali. Dobrze mówię? Dobrze mówisz. 29 września, godzina 20, widzimy się w Hydrozagadce w Warszawie. 20 października widzimy się w Kielcach. Moi drodzy, wystąpi przed państwem Music Mahal i Stella Matuszewski. Matuszewski to fajny gość też, nie? Spoko, no. Taki z Romantic Fellas, bardzo fajny zespół na tabene. Podobno jakaś dziewczyna tam ich słucha, ale to nieważne, dobrze, zostawmy to, moi drodzy. Byłbym zapomniał, proszę państwa, był konkurs na to, kto z nami jedzie w trasę koncertową. On był ogłoszony na moim live'ie. Niewiele osób wiedziało w ogóle o tym konkursie, ponieważ niewiele osób, moi drodzy, ogląda moje live'y, co łamie mi serce. Dobra, Aniu, ogłoś, proszę, ja ciebie wyniki konkursu. Przepraszam, a co jest w ogóle nagrodą? Podwójna wejściówka na dowolny nasz koncert. Teraz podwójną wejściówkę na dowolny nasz koncert dostaje Angelina Jasieczek. Gratulujemy! Angelika. Powiedziałam Angelina. Kochani, nasza trasa koncertowa, postanowiliśmy ją nazwać Mogliśmy Wcześniej Wyjść. Dlaczego postanowiliśmy ją tak nazwać, Aniu? Już napisaliśmy taką piosenkę o tym samym tytule. Dokładnie, napisaliśmy taką piosenkę o takim samym tytule. Premiera tej piosenki będzie... Haha! I tutaj postawimy znak zapytania i słodkie do zobaczenia. Trzymajcie się, pa pa! Pa pa!